Dziękuję bardzo. Słuchajcie, mam rudy mikrofon. Leży mikrofon. Zupełnie, ale nie no, słuchajcie, to jest zupełny przypadek ten. Drodzy Państwo, myślę, że wszyscy jak siedzimy na tej sali i oglądaliśmy Czarno na Białym, chyba to jest najbardziej obszerny dokument obrazujący, tak, sprawę związaną, superwizjer to był, tak, superwizjer, to był chyba najszerszy, prawda, reportaż mówiący o Pegasusie, także myślę, że nie będziemy powtarzali tych wszystkich informacji, będziemy do nich wracać, ale cofnijmy się jeszcze czasem do 2019 roku. Miałam przyjemność z Tobą współpracować wtedy przy kampanii i tutaj u nas zaczynaliśmy w okręgu w Węgrowie i w Wierzbnie. To był początek lipca, chyba 5 lipca nawet, przez tego Pegasusa pamiętam tę datę, bo sprawdzałam wtedy naszą korespondencję na WhatsAppie, bo jak wszystko wyszło, to się zastanawiałam, czy oni coś czytali z naszej korespondencji. A chwilę później pojawiła się Beata Szydło, tak, w Węgrowie. Pana Andrzeja TVP ścigało po Węgrowie. To był słynny filmik z Bartkiem Orłukowiczem, taki, który krążył po Twitterze i w social media. I jakoś oni tak zawsze byli, tak czuliśmy ich oddech na tych plecach. Powiedz, Krzysztof, czy to nie jest amerykański film? To naprawdę tak się dzieje, że to wszystko, o czym słyszeli, co mogli czytać, wpływało na tę kampanię? Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło gościć w Mińsku. Dziękujemy, że Państwo znaleźliście chwilę, żeby porozmawiać o wartościach. Przepraszam, że trochę odbiję pytanie, żeby przywitać Państwa, bo nasza sprawa jest tak naprawdę sprawą też Państwa jako obywateli. Jest sprawą wartości. To jest sprawa, która obrazuje stan Państwa, stan Polski, naszej ukochanej ojczyzny, stan wspaniałej Rzeczpospolitej, która po latach dominacji systemu komunistycznego wywalczyła niepodległość i zbliżała się w kierunku cywilizacyjnym Zachodu, wchodząc do NATO, wchodząc do Unii Europejskiej. I coś stało się w ciągu ostatnich 8 lat, że Polska mentalnie, władze polskie przekierowały ustrój w stronę wschodu. Doświadczają tego obecni tutaj na pewno też samorządowcy, to jest oczywiście centralizacja władzy. Doświadczają tego obywatele, obywatelki szykanowane, upokarzane. Chociażby przypadek pani z Krakowa z ostatnich dni, przypadek wielu osób, które na ulicach Polski demonstrując są bardzo brutalnie traktowane. Ale doświadczyła tego grupa też osób inwigilowanych tą cyberbronią, stworzoną przecież przez byłych agentów wywiadu wojskowego Izraela, do tego, żeby walczyć z Hezbollahem, a nie po to, żeby walczyć z opozycją demokratyczną w Polsce. Pegasus jest narzędziem totalnym, jest bronią, która przejmuje całkowitą kontrolę nad telefonem. Poprzez kamerę wideo, poprzez mikrofon, który może być zdalnie włączany, przejmuje kontrolę nad otoczeniem, można powiedzieć, nad działalnością człowieka. Jest bronią cybernetyczną, jest bronią, niektórzy mówią, wręcz psychologiczną, bo materiały zdobywane z telefonu, który jest przecież bardzo, bardzo ważnym elementem naszego życia, naszej codzienności, naszej pracy, naszego życia prywatnego. Te materiały mogą być używane w celu manipulowania człowieka, w celu kompromitowania, w celu wpływania na jego postępowanie. Jeżeli przypominasz rok 2019, naszą kampanię wyborczą, to doszło do tego w sierpniu, mianowicie telewizja rządowa w pewnym momencie prowadzenia przez nas kampanii wyborczej zaczęła mnie personalnie atakować kłamstwami, był to przeciek materiałów. Nie było tak, że pan Ziobro wyszedł, udostępnił coś, pokazał, co ma, tylko były to kłamstwa w drodze przecieku do wybranych pracowników telewizji rządowej, łącznie z materiałami wykradzionymi z mojego telefonu, szanowni państwo. Puszczono zmiksowane SMS-y sprzed 5 lat, z roku 2013-2014. Stworzono mail, który był publikowany w wiadomościach, złożony z 19 SMS-ów wysłanych do różnych ludzi w różnym czasie. I w głównym wydaniu wiadomości przedstawiano mnie jako szefa kampanii wyborczej koalicji, jako
powiedzmy, osobę o skłonnościach aferalnych. Oczywiście teraz, po kilku latach, okazało się i udowodnili to ludzie, przepraszam, dziennikarze Superwizjera, którzy dotarli również do swoich źródeł w służbach, że cała operacja była operacją prowadzoną przez wiele lat. Cała jednostka bydgoska CBA, kilkanaście osób przez kilka lat robiło wszystko, żeby sprawdzić mi życie, prześwietlić mnie i znaleźć cień rysy, cokolwiek, żeby pociągnąć mnie do jakiejkolwiek odpowiedzialności, a w domyśle, żeby skompromitować mnie w oczach wyborców i wykluczyć z życia publicznego. Prześwietlono mi życie 10 razy wstecz, ściągnięto 80 tysięcy wiadomości i nasze WhatsAppy, i Signale, i SMS-y, i połączenia na FaceTime, iMessage i tak dalej, szukając czegokolwiek. Kiedy oni doszli, że nie zrobiłem niczego złego w życiu, puścili ten przecież do telewizji, próbowali mnie skompromitować. Później w postępowaniu, co też superwizor pokazywał, superwizor dotarł do świadka, zastraszano ludzi i oczekiwano od nich jakiegokolwiek już obciążenia mnie, ponieważ zaszło to tak daleko, że oni nie mogli zakończyć całej tej operacji po prostu tak. No i skończyło się tym, że ludzie, którzy mnie robili w służbach, kilku agentów, wszyscy, którzy mnie robili, uciekli ze służb. Po wybuchu afery Pegasusa, dwójka poszła do PKN Orlen na stanowiska dyrektorskie. Bandyci zarabiają po 20, po 30 tysięcy złotych. Sama prokuratura Ziobry półtora roku temu po naszym zawiadomieniu wszczęła śledztwo i jestem pokrzywdzonym teraz. I to jest paradoks, szanowni państwo. Z funduszu dla pokrzywdzonych kupili broń cybernetyczną, o której działaniu państwo miało się nie dowiedzieć i pokrzywdzili, zrobili ze mnie pokrzywdzonego, tak? Że teraz państwo, też prokuratura zajmuje się moją sprawą, tak jakby nie było innych spraw i tak jakby w ogóle służby nie miały innych spraw. Ja nie popełniłem żadnego przestępstwa, nigdy nie byłem przesłuchany jako świadek, nie toczyło się przeciwko mnie żadne postępowanie, nie kierowano wniosku o uchylenie immunitetu, natomiast rzucono duży aparat w sytuacji, w której, i to jest paradoks, 2019 rok, my jeździmy, oni nas słuchają, szpiegują sztab, organizują prowokacje, żeby w telewizji rządowej setkami materiałów kłamliwych oczerniać mnie, a z drugiej strony kasjerka im w tym samym 2019 roku, słuchajcie, z centrali CBA wynosi 10 milionów złotych żywej gotówki. Przepraszam za tak długi wstęp, ale kiedy pytasz mnie, czy to jest film, to ja mam wrażenie, że to jest film. Bo okazuje się z nowego raportu Citizen Lab, że nie tylko zgrywano mi dane, ale wgrano mi gigabajt danych do telefonu. Były to pliki instalacyjne oczywiście tego oprogramowania, ale nielegalnie wytworzyli sobie w służbie kilka płyt i okazało się, że jak wybuchła afera Pegasusa, to pierwsza płyta, która może być odpowiedzią, co mi wgrano, pierwsza płyta została rok temu zniszczona, złamana na pół. Przypadkiem. I to jest film, powiem wam. Mamy teraz 10 spraw też cywilnych przeciwko TVP, przeciwko pracownikom. Widzimy, w jaki sposób też sądy pracują bardzo wolno. Te sprawy spadają teraz na termin po wyborach w listopadzie. No to jest film, ale to jest też odpowiedź, w jakim stanie jest Polska. Polska roku 2023. Rządzą służbami ludzie, którzy powinni siedzieć, szanowni państwo. To, co zrobili z Andrzejem Lepperem w 2007 roku, operacja gruntowa, nielegalne podsłuchy, zniszczenie jego. Nie było dowodów, żeby Andrzej Lepper był osobą nieuczciwą. Możemy się różnić z Lepperem, mogliśmy mieć różne poglądy polityczne. Z wielu przyczyn był na biegunie naszych poglądów na świat. Ale to nie był powód, żeby Kamiński z Wąsikiem i z tymi dwoma innymi bandytami, można powiedzieć, z CBA organizowali przeciwko niemu nielegalną operację specjalną, podsłuchiwanie mu posłów i zniszczyli go politycznie, wykluczyli go. A na koniec przychodzi Andrzej Duda i stosuje prawo łaski wobec ludzi, którzy teraz właśnie kontrolują służby i robią rzeczy niesamowite, bo docierają do nas sygnały, spotkaliśmy się dwa tygodnie temu z ludźmi zniszczonymi w służbie za to, że próbowali badać wielką aferę korupcyjną w samym biurze. Korupcja przeżarła także te władze, te służby. Oczywiście do tych dwóch wymienionych panów jeszcze powrócimy dzisiaj na pewno podczas rozmowy, tych, którzy się bawią z prezydentem w ułaskawienia.
Natomiast PiS dla siebie niestety, a dla nas na szczęście, dla obywateli, trafił na człowieka, który nie odpuszcza i który ma żonę, która nie odpuszcza. To w ogóle ukłony do Roto. Zapytam siebie, z czym się zderzyłaś, kiedy to wszystko się rozpoczęło, a teraz na pewno już tony dokumentów przeszły przez swoje ręce, bo Krzysztof mówi o 80 tysiącach wiadomości. No ja tego nie ogarniam. Z czym się zderzyłaś? Ja też sobie pozwolę na taki krótki wstęp, podziękowanie, jeżeli mogę, zanim odpowiem. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. To jest dla nas duży zaszczyt, że Państwo chcecie rozmawiać z nami o Polsce, wychodząc od tej interesującej, tragicznej, tutaj różne przymiotniki można by używać w sprawie inwigilacji, z którą my musieliśmy się zderzyć. Natomiast przyjechaliśmy do Państwa, jeździmy też w różne inne miejsca Polski już od ponad roku. Byliśmy w bardzo wielu miejscach, w Katowicach, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Poznaniu, zjechaliśmy dwa razy całe Podkarpacie, opowiadając właśnie, wychodząc z tego tematu na tematy szersze. Ale nigdy byśmy nie ośmielili się do Państwa przyjechać tylko po to, żeby opowiadać o sobie i o tym, co się nam przydarzyło. Przecież o tym był program, można też o tym przeczytać. I to nie chodzi o to, żeby mówić o nas. Ja głęboko wierzę, że ta sprawa ma szerszy, uniwersalny wymiar w dwóch obszarach. Po pierwsze, ona pokazuje państwo PiS, które zbudowało sobie system niszczenia uczciwych ludzi. A po drugie, ona pokazuje, w jakim stanie jest państwo w najróżniejszych obszarach. Czyli jest to historia nieprawdopodobnie uniwersalna i opowiadając o niej można mówić o Polsce, o dzisiejszej Polsce i tylko dlatego przyjeżdżamy do Państwa i też w inne miejsca, bo jest to punkt wyjścia do mówienia, w jakim punkcie jesteśmy i do rozmowy, co trzeba zrobić i jak bardzo mocno trzeba wygrać te wybory, żeby dalej nie pogrążyć się w tej sytuacji. I teraz bardzo króciutko powiem o tych dwóch uniwersalnych obszarach, które ja w tej historii odnajduję. System niszczenia uczciwych ludzi. To jest, my tak sobie to nazwaliśmy, co nas spotkało, ale co można rozszerzyć też na inne przypadki. To jest historia, która pokazuje, jak bardzo zdegenerowaną moralnie władzą jest PiS. To znaczy, to są ludzie, którzy nie mają absolutnie żadnych moralnych hamulców i są w stanie w swoich działaniach, można by powiedzieć makiawelicznych, aczkolwiek to byłby pewnie komplement, bo Książę Machiavellego to jest historia o przekraczaniu granic, ale w jakimś dobrym celu. Natomiast to jest historia, która pokazuje, że ci ludzie są skłonni absolutnie do wszystkiego, żeby utrzymać władzę. I w naszym przypadku była to historia wtargnięcia nam do domu, bo tak można ją zrozumieć, prawda? Ta inwigilacja, kiedy myśmy się zorientowali, że ona była totalna, no możecie Państwo sobie wyobrazić, co robicie z własnym telefonem, że korespondujecie, że ten telefon nam towarzyszy w różnych miejscach w domu, no przecież nie wyrzucamy go gdzieś w jakieś miejsce, no jest obecny cały czas. Ale to przecież nie tylko my, bo mój mąż jako polityk opozycji, można powiedzieć, że naraził się PiS-owi i można powiedzieć, że przez swoją działalność, przez swoją aktywność sam się wystawił, tak, PiS-owi. Oczywiście ja uważam, że dobrze, bo trzeba być człowiekiem odważnym. Natomiast pytanie, czy to mogło spotkać innego człowieka? No wystarczy być Sebastianem ze Oświęcimia, który gdzieś kiedyś wsiadł do samochodu, zderzył się z kolumną szydło i też nagle się okazało, że system dotyka i jego. Tak? I też płyta pęka gdzieś tam w postępowaniu, on nie może dojść do prawdy. Wystarczy być panią Joanną, która gdzieś kiedyś, nie chcę absolutnie tutaj oceniać ani rozwijać tego wątku, ale no, opowiedziała swoją historię jako historię kobiety, która znalazła się w jakimś momencie życia na zakręcie, tak? I nagle się okazuje, że państwo będzie ją niszczyć i będzie ją kompromitować, prawda? Że zostanie upokorzona. Jest bardzo wiele takich historii. Pytanie, czy dzisiaj obywatel w starciu z państwem PiS, co on może, tak? A więc ta degeneracja moralna jest dojmująca. I to jest jakby ten jeden obszar, który dotyka nas i dotknie każdego, kto się zderzy z państwem PiS w takiej czy innej sytuacji.
No i drugi obszar, jeszcze ciekawszy, to jest obszar, który pozwala nam odpowiedzieć na pytanie poprzez opowiadanie tej historii, gdzie jesteśmy jako Polska. Otóż mamy skrajnie upolitycznione służby specjalne. Służby specjalne, które stały się, mówię tutaj konkretnie o CBA, policją polityczną państwa PiS. Mamy prokuraturę, która została przez Zbigniewa Ziobrę doprowadzona do absolutnej ruiny, która nie stosuje zasady legalizmu, do której to zasady jest zobligowane przez przepisy prawne, tylko stosuje dyspozycje polityczne. Można tutaj szerzej mówić na temat połączenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Generalnie rzecz biorąc, mamy skrajnie upolitycznioną prokuraturę. Nie jesteś w stanie w prokuraturze niczego osiągnąć, jeśli naprzeciwko ciebie stoi państwo PiS. Mamy, proszę państwa, zmrożone politycznie sądy. Proszę zastanowić się nad tym, co by było, gdybyście państwo weszli w spór cywilny z człowiekiem, który jest odpowiednio w tej władzy ustosunkowany. Jest problem i to bardzo, bardzo, bardzo poważne. To się dzieje z rozwiązaniami sędziów w takich sprawach. My tego doświadczamy. Mamy wiele spraw cywilnych, które ja prowadzę i które pokazały mi więcej o wymiarze sprawiedliwości, niż chciałabym wiedzieć. Bo wszystko, czego ja się nauczyłam na aplikacji, okazało się nieprawdą. Wystarczy pozwać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w takiej konfiguracji. No nie tak powinno być. I mamy w końcu telewizję publiczną, która jest zobligowana do odpowiednich zachowań, ponieważ jest ustawa o radiofonii i telewizji, która nakłada na telewizję obowiązek realizowania misji i nagle okazuje się, że ta telewizja publiczna pozostaje w jakimś tragicznym uścisku z upolitycznionymi służbami, z prokuraturą i że jest możliwa taka sytuacja, gdzie cieknie po prostu jak z zepsutego kranu z tych służb do tej telewizji i ta telewizja ośmiela się publikować nieprawdziwe rzeczy w celu dezinformacji. A po co? A po to, żeby skompromitować opozycję i po to, żeby PiS mógł wygrać wybory. Jak sobie pomyślimy o tych różnych aspektach państwa, upolitycznione służby, upolityczniona prokuratura, zmrożone polityczne sądy, które nie działają tak, jak powinny, i ta telewizja nieszczęsna, publiczna, czyli źródło dezinformacji, to gdzie my, proszę państwa, jesteśmy? I czy dalej można mówić o tym, że mówimy o autokracji, o autorytaryzmie jako o jakiejś histerii, tak? Jako o jakiejś przesadzie i nie straszmy PiS-em? No nie. Więc ta historia nam pokazuje tragiczną, absolutnie tragiczną sytuację państwa polskiego na dzień dzisiejszy, bo absolutnie destrukcyjny dla ustroju rządów PiS-u. I oczywiście każe stawiać pytania. Jedne, dlaczego tak się stało i dlaczego przez 8 lat była możliwa aż taka destrukcja, ale dalej pozwala nam wychodzić ku przyszłości, czyli pytać o recepty. I na koniec powiem jeszcze jedno, że każe nam tym z większą determinacją podchodzić do tych wyborów, które będą po to, żeby zakończyć to wszystko, co złe i wejść ku temu, co dobre. I na sam już koniec powiem, zanim odpowiem na pytanie, bardzo przepraszam, że tak strasznie przedłużam, ale zależało mi na tym, żeby to przekazać. Dlaczego my to robimy? Czemu? Ja nie jestem polityczką, nie aspiruję też do tego, a jednak przyjeżdżam do państwa. Pomyślałam sobie, że mamy troje dzieci, Mateusza, Rozalkę i Jasia. I myślę sobie, Mateusz zresztą dzisiaj z nami jest tutaj na sali, myślę sobie, że nasze dzieci są najbardziej surowymi recenzentami działań swoich rodziców, jak można sobie tylko to wyobrazić. I kiedyś pewnie za parę lat będziemy musieli odpowiedzieć na takie trudne pytanie. Mamo, a co ty zrobiłaś w tamtym trudnym czasie, żeby się zmieniło to, co było wtedy tak strasznie złe? Myślę, że dzieci zadadzą nam takie pytanie. Ja bardzo bym chciała móc mojemu dziecku spojrzeć w oczy i powiedzieć: dziecko, zrobiłam wszystko, co potrafiłam i wszystko, co mogłam. I bardzo państwa proszę, żeby każdy z państwa powiedział to samo za te kilka lat, że zrobiłem wszystko dla siebie samego, dla moich dzieci czy dla moich wnuków, po to, żeby to wszystko się zmieniło. I to nam właśnie pokazuje, jak bardzo ważne są te wybory. I myślę, że jeżeli wszyscy zrobimy wszystko, to się nam uda, bo jednak dobrych ludzi i uczciwych jest więcej. A teraz...
Szkoda, że nie jesteś polityczką. A teraz odpowiadając na pytanie, które było w obszarze tego... Z czym się zdarzyłaś? Zaczyna się sprawa, z czym się zdarzyłaś? No zdarzyliśmy się z pewnego rodzaju, można by powiedzieć, rozpaczą na początku, bo my dowiedzieliśmy się o inwigilacji z telewizji, to znaczy bardzo mocno doświadczyliśmy, że coś bardzo złego się dzieje w 2019 roku, właśnie wtedy, kiedy telewizja publiczna zaczęła publikować te materiały, o których my wiedzieliśmy, że pochodzą z telefonu Krzysztofa, ale że są zmanipulowane, bardzo wiele znaków zapytania, bo dopiero po czasie dowiedzieliśmy się, że to jest Pegasus, że to jest to narzędzie, natomiast wiedzieliśmy na pewno, że telefon Krzysztofa nie był nigdzie zabezpieczany, że musiało dojść do jakiegoś przestępczego przełamania zabezpieczeń telefonu. No, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić sytuację, że codziennie od końca sierpnia do października widzicie takie rzeczy w telewizji publicznej, bo my zaczęliśmy później też gromadzić materiał dotyczący tego po to, żeby pozwać telewizję. No więc mamy zebrane te wszystkie audycje. To jest ekwiwalent tylko 10 milionów złotych, który telewizja publiczna włożyła w kompromitowanie naszej rodziny. Te materiały były puszczane w telewizji codziennie. Od 5 rano TVP Info, wiesz więcej, Für Deutschland. No tak. Aż do późnego wieczora różne programy informacyjne, bardzo często były takie wyrzuty hejtu po określonych programach informacyjnych w telewizji. No bardzo trudne doświadczenie. No, nieprawdopodobne takie połączenie jakiejś frustracji, ogromnej bezradności. No co zrobić, kiedy telewizja publikuje takie rzeczy. Złość, tak. No, jeszcze ta świadomość złamania tej intymności waszej, bo przecież telefony często są w sypialni, gdzieś w pokojach, gdzie rozmawiamy o swoich własnych, rodzinnych sprawach, tak? Tak, no, bezradność, taka bardzo dojmująca bezradność. Musieliśmy bardzo szybko się ogarnąć, bo trwała kampania, wtedy przecież trzeba było jakoś przetrwać, więc myślę, że początkowo no, ta złość dominowała, natomiast no, szybko trzeba było po prostu zacząć jakoś normalnie żyć, no, nie można się przecież załamać, natomiast bardzo też szybko to wszystko przekształciło się w pewną determinację i niezgodę, czyli my po prostu postanowiliśmy, że nie możemy się na to zgodzić i właśnie zaczęliśmy robić to, co potrafimy. Ja jestem prawniczką, adwokatką, więc zaczęłam używać instrumentów, które znam. I po prostu pozywać, więc to zaczęliśmy, to na tym się skupiła nasza aktywność, zawiadomiliśmy prokuraturę o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa tej inwigilacji. Oczywiście sprawa trafiła do Ostrowa, żeby nam tego nie ułatwić, to wiele godzin jazdy w jedną i w drugą stronę, to też nie są przypadki. I tak toczymy tę naszą walkę. Mogli do Sanoka, zawsze się śmiejemy, bo staramy się różnych pozytywów, jednak w tej naszej sytuacji różne pozytywy szukać, więc uznaliśmy, że przynajmniej zwiedzimy trochę Polski, to po pierwsze, a po drugie, no nie musimy do tego Przemyśla jednak, chociaż Przemyśl też przepiękne miasto, byliśmy też właśnie opowiadać w Przemyślu o Pegasusie. No i tyle. Tyle. Działamy, jesteśmy zdeterminowani. Jest w nas, już teraz nie ma tej złości, myślę. We mnie na przykład jest determinacja i jest takie poczucie, że ja chcę doprowadzić tę sprawę do sprawiedliwego końca. Mi już zależy tylko na tym, żeby ta sprawa po prostu była w opinii publicznej przedstawiona jako czarno-biała, jako taka, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Jeszcze Krzysztof, zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś o tym wygrywaniu w twój telefon systemów jakichś, tak? Znaczy, jakiejś aplikacji, co to jest w ogóle i jak to mogło działać? Szanowni Państwo, nie wiadomo, co to jest. Mam raport Citizen Lab, który mówi, że ściągano mnóstwo danych, ale też transferowano dane do urządzenia. I te systemy cybernetyczne, ten system cybernetyczny wgrywa własne pliki instalacyjne, on wysyła też komendy do tego, żeby uaktywnić na przykład mikrofon, zrobić coś z telefonem. Tylko nie można powiedzieć, co zostało wgrane. Całe szczęście nie podrzucili mi zdjęć na przykład brzydkich, przestępczych. Do tego się nie posunęli. Nie mam żadnych takich rzeczy. Natomiast wierzę, że w przyszłości prokuratura niezależna tę sprawę wyjaśni. Szanowni Państwo, to jest narzędzie nielegalne. No nie przeszło certyfikacji ABW, SKW. Nie powinno być stosowane w ramach czynności operacyjno rozpoznawczych. Mnóstwo przestępstw, bo jest i włamanie do urządzenia, przełamanie zabezpieczeń,
niszczenie dowodów, pomijanie dowodów już samego postępowania na niewinność, kierunkowanie postępowania. Dodam tylko, że nawet szef prokuratury okręgowej w Gdańsku w momencie, w którym zorientował się, na co wpakowały go służby 5 miesięcy temu, 6 miesięcy temu, podał się sam do dymisji. I powiem Państwu, że to jest chyba najwyższy rangą prokurator nominowany przez ludzi Ziobro w bardzo ważnej prokuraturze, który podał się do dymisji z jakiegoś powodu. O czymś to świadczy, że ten człowiek wie jaka to jest sprawa, ale to wszystko przed nami. Wierzę w to, że komisja śledcza to wyjaśni, a prokuratura będzie miała co robić. Bo to był system kontroli ludzi, tak? No wiemy o mecenasie Giertychu, wiemy o pani prokurator Wrzosek, która podpadła też swoją niezależnością władzy. Wiemy, mamy wiedzę przecież o układzie w ogóle w prokuraturze, to co Święczkowski stworzył, wyrabiał, jak tym wszystkim kontrolował. Pan z lider Agrounii też był tym narzędziem szpiegowany. Od nas poseł jeszcze Napieralski, tak? Karnowski, prezes Sopotu. Grono ludzi, mój ojciec, prezydent Inowacławia, moja asystentka, obecna posłanka, wtedy dyrektorka biura, obecna poseł Magdalena Łośko. No, szanowni Państwo, sprawa jest jak film. No, na trzy osoby z naszego kręgu użyto tej cyberbroni, gdzie każdy atak to są setki tysięcy złotych, a obłęd, po 1 000 000 złotych na głowę, tak? Tak jakby nie byłoby innych wydatków w państwie. I to miało nie wyjść. Natomiast wydaje mi się, ktoś ze specjalistów, z ekspertów stwierdził, że to miał być system, o którym społeczeństwo miało się nie dowiedzieć. Rzeczywiście taki Orwell. Kontroli wybranych osób. O wielu osobach nie wiemy. Siedzi tutaj bardzo aktywna, niezależna wobec Zbigniewa Ziobry, posłanka nasza Koalicji Obywatelskiej, pani poseł bardzo odważna, przypłaciła swoją odwagę teraz potrąceniem. Pani Witkowa ukarała panią poseł za mówienie prawdy o posłance PiSu, która siedzi w mieszkaniu komunalnym. Za 116 zł miesięcznie. Tak, siedzi też bardzo odważny, były wiceminister obrony narodowej, też szykanowany w mediach swego czasu, człowiek o wielkiej determinacji. Nie wiemy, no siedzą samorządowcy, którzy nie są przez nich kontrolowani. Jesteście Państwo. Też są odważni. Też są odważni. O nas wiadomo, bo mamy telefony przebadane. Ale część ludzi nie ma telefonów już, przecież minęły lata. Ludzie zmieniają aparaty. Na Androidzie nie można było tego sprawdzić swego czasu. Ludzie to zmieniali. Ale chodzi o to, że stworzony był system, taki Orwell, kontroli nad społeczeństwem. Czyli będziemy podsłuchiwać grupę posłów, grupę senatorów, grupę samorządowców, grupę działaczy ze związków zawodowych, grupę z pracodawców, bo to przez związku pracodawców pan Malinowski to już był przez nich robiony. Nie wiemy, ilu dziennikarzy śledczych było robionych, bo to miało nie wyjść. Tak? Do pewnego momentu to było nie do sprawdzenia, a nagle się okazało, że wszystko się wysypało. A jeszcze takie pytanie. Jeżeli korespondujesz z przysłowiowym Kowalskim, jesteś inwigilowany Pegasusem, ty masz statut pokrzywdzonego, a co z tą osobą? Wszak też jest to pewien element, no, jest to korespondencja też tej osoby, tak? Czy takie osoby też mogą czuć się jako pokrzywdzone? Tak, mogą, oczywiście. Tylko po prostu skala tej inwigilacji jest nierozpoznana. To jest największy problem. Na to wskazywała Komisja PEGA Parlamentu Europejskiego, która się zajmowała tą sprawą. I przecież to rozgodzący dla Polski raport, który głównie był rozgodzący w obszarze absolutnego braku współpracy rządu polskiego nad próbą wyjaśnienia tej sprawy. Więc w Polsce bardzo wiele osób może być dotkniętych inwigilacją albo bezpośrednio, albo pośrednio, ale ani nie ma żadnych prawnych instrumentów, żeby się o tym dowiedzieć i egzekwować swoje prawa. Natomiast jest możliwe w tej chwili, jeżeli ktoś chce dochodzić swojej sprawiedliwości, dochodzenie jej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, właśnie także jako osoby inwigilowanej pośrednio poprzez nawiązywanie kontaktu z. Jest pani właśnie, która była z nami wtedy, tak? Tak, pieczarka, tak.
Tak. Tak? Takie... Pamiętam wizytę w Pieczarkach. Tak. I też korespondowaliśmy. Także tak. Multum osób, które kontaktują się przecież z nami jako politykami. Państwo jako obywatele dzwonicie, przesyłacie informacje, WhatsAppy i tak dalej, maile również. Znaczy, to jest państwa prawo do tego, żebyście mogli zgłosić to do posła, senatora, jakąś swoją sprawę bez jakiejś ingerencji jakichś bandytów w to wszystko. Bez kradzieży tego. Tylko jeszcze jedno dodam, przepraszam, bardzo ważną rzecz. My też podejmujemy jako posłowie i na pewno pani poseł i pan minister też potwierdzą bardzo wrażliwe tematy, które zgłaszają nam informatorzy tak zwani. Ludzie, którzy widzą nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy. I my jesteśmy zobligowani artykułem 21 ustawy o kanowaniu mandatu posła i senatora, oczywiście do podjęcia interwencji, ale też mamy ustawowy zakaz informowania wszelkich organów, w tym również prokuratury, o tożsamości osób, które zgłaszają nam problem. Jeżeli państwo zgłaszacie się do biura poselskiego, przekazujecie nam informację o nieprawidłowości, to wiąże nas też niejako tajemnica. Tajemnica niemalże taka obrończa. I oni w ten sposób obchodzili to, włamując się do telefonu. Jestem pewien, że niestety, ale gro informatorów próbowali namierzyć, co kto nam jako posłom zgłaszał, skąd my mamy pewne informacje. Tutaj też się otwiera ten taki wątek znowu uniwersalny, który pokazuje, jak dużo trzeba będzie zrobić w obszarze kontroli operacyjnej po to, żeby ją ucywilizować. Dzisiaj, tak jak już powiedzieliśmy, skala inwigilacji jest absolutnie nieznana. Może się okazać, że mnóstwo ludzi, tysiące, nie wiemy tego, było inwigilowanych. Natomiast każdy obywatel powinien móc się zapytać. Powinien istnieć organ, do którego każdy z nas może pójść i zapytać, czy ja byłem inwigilowany. Jeżeli tak, to kiedy, w jakim terminie, co się stało z materiałami, które ode mnie pozyskano. I przede wszystkim powinien istnieć środek zaskarżenia, a więc taki instrument, który pozwala nam kwestionować zasadność tej ewentualnej inwigilacji. I Koalicja Obywatelska poczyniła w tym kierunku już pewne kroki, ponieważ powstał kodeks pracy operacyjnej w konsultacji ze specjalistami z obszarów służb specjalnych i innych profesji, jakby zajmujących się kontrolą operacyjną wcześniej w sposób profesjonalny. Kodeks pracy operacyjnej, który właśnie pozwoli ten obszar ucywilizować. Każdy człowiek powinien móc zapytać się, czy był inwigilowany. Dziękuję. A propos Romana Giertycha, bo padło. Tak? Kiedy to będzie? To jest na razie projekt, to jest projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej. Będzie po wyborach, które wygramy. Wtedy to wprowadzimy. Ale chcemy wprowadzić standardy demokratyczne. Tak jak w Niemczech jest gremium chyba G10, które kontroluje służby i każdy obywatel może zwrócić się z prośbą, z pytaniem, czy byłem kontrolowany. Te organy kontrolne we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, wszędzie funkcjonują i one badają oczywiście to, czy państwo byliście nielegalnie inwigilowani, ale też badają fundusze operacyjne. Obecnie fundusze operacyjne służb są poza jakąkolwiek kontrolą i dzieją się tam cuda. Dzieją się tam cuda. To, że kasjerka CBA wyniosła im w reklamówkach z Biedronki 10 milionów złotych, obawiam się, że to może być jeden z mniejszych skandali, jakie mają miejsce w tej patologii pisowskiej. Natomiast co do inwigilacji, no szanowni państwo, wejdziecie w spór jakiś sąsiedzki z działaczem PiSu, zderzycie się na drodze, tak jak Sebastian, będziecie mieć sąsiada, z którym macie jakiś spór, to poszło tak daleko, że mają delegatury ABW, delegatury CBA, komendy powiatowe policji, gdzie w pionach operacyjnych też już mają niestety ludzi niekoniecznie desygnowanych w oparciu o kryteria kompetencji, tylko bardziej lojalności partyjnej. I państwo powinniście mieć pewność swojej korespondencji. Przecież nie może być tak, że wasze WhatsAppy, wasze dane z Messengera, gdzieś ktoś nagle w Mińsku Mazowieckim zacznie sobie pobierać, gromadzić, zbierać na was haki albo zbierać informacje o billingach waszego telefonu. Temu służy kodeks pracy operacyjnej, żeby to było niemożliwe i żeby stworzyć jeszcze bezpiecznik kontroli sądowej pełnej i tego, żeby każdy mógł się zwrócić do organu kontrolnego, który zbada, czy kiedykolwiek, ktokolwiek zbierał na wasz temat informacje.
No właśnie, i tak siedział sobie ze słuchawkami na uszach, jakbyśmy tak spojrzeli na amerykański film lat 90. pan Wąsik, słuchając, co tam się u was w domu dzieje. Mecenas Giertych napisał ostatnio tweeta, w którym informuje opinię publiczną, że jego kancelaria do Sądu Okręgowego w Warszawie zwróciła się o przyspieszenie terminu rozpoznania apelacji w związku z Wąsikiem i Kamińskim. No to też mamy ciekawy przypadek, Żwirka i Muchomorka, którzy zostali uniewinnieni. No, podaje się taki przykład, że to ja dzisiaj od sądu dostanę rozwód, bo może za miesiąc będę brała ślub, to na wszelki wypadek już dzisiaj biorę rozwód, prawda? Tak wyglądało z tym ułaskawieniem przez prezydenta Dudę. Co dalej z tymi chłopakami? Mam nadzieję, że poniosą odpowiedzialność, tak jak każdy z obywateli ponosi odpowiedzialność. Szanowni Państwo, jeszcze raz, Leper nie zrobił niczego złego. Oni zorganizowali nielegalną operację specjalną, żeby tego człowieka zaszczuć, wykluczyć z życia publicznego. Sąd pod przewodnictwem sędziego Łączewskiego skazał w pierwszej instancji ich na karę bezwzględnego więzienia i zakaz chyba 10-letni sprawowania funkcji publicznych. Ci ludzie powinni dokończyć procedurę sądową. Jeżeli sąd utrzyma drugiej instancji ten wyrok, to powinni pójść siedzieć. Wkroczył Duda, prezydent, niezgodnie z konstytucją, nieprawomocnie skazanych ułaskawił, wyciągnął do nich rękę, no i oni robią z powrotem to, co robili. Ale kto na tym cierpi? No, cierpi społeczeństwo oczywiście, bo to są ludzie, którzy dalej kontrolują służbę. Ludzie o dość patologicznych skłonnościach do podsłuchów. Ale z drugiej strony przecież oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie jest syn świętej pamięci Andrzeja Lepera. On ma prawo do sprawiedliwości również, no, do wyegzekwowania sprawiedliwości. Mija od 2007 roku 16 lat i przez 16 lat państwo polskie, Rzeczpospolita, organy państwa, wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie osądzić tego, a więcej, ludzie, którzy próbowali ten układ pisowski rozliczyć, są niszczeni. Co się stało z Łączewskim, sędzią? Gdzie jest Łączewski? Nie ma, też prowokacja wobec niego przeprowadzona. Gdzie są prokuratorzy z prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, którzy mieli odwagę próbę niszczenia Lepera oskarżyć, postawić w akt oskarżenia tych ludzi z układu? Nie ma tych prokuratorów. Przyszedł PiS do władzy, zdegradował ich, gdzieś tam do prokuratur rejonowych na Podkarpaciu ich przemieścił, za to, że mieli odwagę walczyć w imieniu Rzeczpospolitej o zasady, o uczciwość. Z całym szacunkiem byłem autorem raportu końcowego Komisji Śledczej do spraw nacisków, który pokrywał się z ustaleniami aktu oskarżenia prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. Też spotkała mnie, delikatnie powiedziawszy, dość duża operacja specjalna z próbą wykluczenia z życia publicznego. Nie wierzę w przypadki. Uważam, że jeżeli Jarosław Kaczyński szukał układu, i on tak mówił przez lata, o układzie, że rządzą Polską jakieś układy wielkie, to on sam ten układ stworzył. I to jest właśnie ten układ układu. Ale ja jeszcze, wracając do tej sprawy ułaskawienia, to jest nieprawdopodobna arogancja władzy. Ja nie wiem, jak Państwo to pamiętają, ale dla mnie to był tak absolutny szok, że można ułaskawić. To była jedna z pierwszych takich naprawdę skandalicznych i kontrowersyjnych, to jest w ogóle złe słowo, ale skandalicznych takich decyzji tego pisowskiego układu, że tak powiem ogólnie. No powiem Państwu, że do dzisiaj uważam, że to jest top of the top tego, co PiS zrobił źle w Polsce. Natomiast ja właśnie tutaj jedną rzecz tylko powiem, że ta arogancja się tym przejawia, że Duda, ułaskawiając swoich kolegów partyjnych i zamykając tę sprawę, próbując ją zamknąć, powiedział, że on uwalnia wymiar sprawiedliwości od tej politycznej sprawy. To były tak skandaliczne słowa, ponieważ to nie była sprawa tylko Wąsika, Kamińskiego i innych oskarżonych. To była dokładnie tak samo sprawa pokrzywdzonych, którzy mają prawo do sądu. I tak jak oskarżony ma prawo do sądu i do dwuinstancyjnego procesu, co wynika z konstytucji, do tego, żeby móc się od wyroku, który się jemu nie podoba, ewentualnie odwołać, tak i oskarżyciel posiłkowy ma prawo do tego, żeby jego sprawa, on jest stroną, oskarżyciel posiłkowy, czyli rodziny Andrzeja Lepera, jest stroną tej sprawy dokładnie tak samo jak oskarżony, też ma prawo do dwuinstancyjnego sądu. I zamknięcie w tamtym momencie oczu na ten fakt,
który tak jawnie wynika z konstytucji, plus te wszystkie inne kwestie związane z tym, że jak można ułaskawić kogoś, kto jest nieprawomocnie skazany, skoro jest domniemanie niewinności i tak dalej, to nam pokazało wtedy w 2015 roku, że oni naprawdę mogą wszystko i że mogą zrobić wszystko, bo mogą. I to jest właśnie ta arogancja władzy i to przesuwanie tych granic i potem przyzwyczajanie społeczeństwa do tego, że tak bardzo wszystko można. No nieprawdopodobne, tak.